Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj przedstawię drugą część poświęconą jednemu z największych zjawisk w historii polskiego malarstwa realistycznego i historycznego, wielkiemu Janowi Matejce. Dzisiaj skoncentruję się na jego głównym nurcie twórczości, jakim było malarstwo historyczne. Na początku swej twórczości koncentrował się na krytyce elit politycznych. Wytykał im egoizm, przekupstwo, krótkowzroczność polityczną. W 1862 roku maluje Stańczyka. Ten obraz to artystyczne credo Matejki. Artysta na obrazie nadał Stańczykowi własne rysy, co pozwoliło symbolicznie wyrazić swoje poglądy. Stańczyk był błaznem trzech króli – Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta Starego i Zygmunta II Augusta. Był znany z ostrego poczucia humoru i przez swoją pozycję mógł bardziej odważnie wyrażać swoje poglądy. Na obrazie zasmucony Stańczyk rozmyśla o przyszłości narodu po utracie Smoleńska na rzecz Rosji. Przez otwarte drzwi widać beztroskie przyjęcie. Dla balansu kompozycji Matejko maluje okno z widokiem na wieżę wawelskiej katedry. Obraz jest malowany w ciemnej tonacji z piękną grą subtelnego światła. Jak w większości obrazów, Matejko z wielkim pietyzmem oddaje wszystkie elementy i detale. Jestem pełen podziwu dla mistrzostwa Matejki w oddawaniu charakterów materiałów i draperii. W 1864 roku Matejko maluje Kazanie Skargi w bardzo statycznej kompozycji. To zbiorowy portret. Twarze wyrażają zadumę i smutek. Wszystkie postaci są w bezruchu. Tylko ksiądz Piotr Skarga przedstawiony jest w silnej ekspresji. W ciemnej tonacji Matejko używa lokalnego światła. I tym światłem balansuje kompozycję, skupiając się na królu Zygmuncie III i księdzu Skardze. Za obraz ten Matejko został udekorowany złotym medalem na corocznym Salonie Sztuki w Paryżu w 1865 roku. W 1866 powstaje Rejtan, ilustrujący haniebne wydarzenie z dziejów Polski, Sejm Rozbiorowy z 1773 roku. Matejko na obrazie przedstawia osoby, które obwinia za upadek państwa. Malowany z wielkim pietyzmem. Jak zwykle duża uwaga skierowana jest na szczegóły. Bardzo symboliczny, o mocnej ekspresji. W 1867 roku za ten obraz artysta zdobywa złoty medal w Paryżu, a obraz zostaje zakupiony przez cesarza Franciszka Józefa. Na późniejsze prace Jana Matejki silny wpływ wywarł powstanie styczniowe. Ponieważ nie mógł wziąć w nim udziału, postanowił tworzyć obrazy opiewające sukcesy polityczne i militarne narodu polskiego. Pragnął podtrzymać w narodzie wiarę w odzyskanie niepodległości. W roku 1869 w 300. rocznicę Unii Polski i Litwy, uchwalonej na Sejmie Walnym w Lublinie w 1569 roku, Matejko maluje Unię Lubelską. To ceremonia zaprzysiężenia Unii na zamku w Lublinie. Niezwykła dramaturgia w ekspresji wielopostaciowej kompozycji. Wspaniała charakterystyka postaci. Jest to jedno z najwspanialszych dzieł Matejki. Artysta został oznaczony w 1870 roku francuskim orderem Legii Honorowej. W 1873 roku Matejko maluje Astronoma Kopernika, czyli Rozmowa z Bogiem. Obraz ten powstaje w 400-lecie rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, astronoma, lekarza i biskupa. W czarnym stroju, w nocnej scenerii, obraz budowany jest światłocieniem. Bardzo oszczędny w kolorze. Fałdy ubrania przypominają szaty postaci z ołtarza mariackiego Dłuta Wita Stwosza. Na obrazie Matejko przedstawia narzędzia pracy astronoma. Tu wszystkie rekwizyty mają znaczenie. Nawet jeśli nie pokrywają się z prawdą historyczną, ale nadawały sens symboliczny. Oświetlenie Kopernika nasuwa skojarzenie światła metafizycznego. Jakby astronom miał wizję. Obraz znajduje się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stefan Batory pod Pskowem.
to obraz przedstawiający syntezę wojen z Rosją. Matejko używa symboliki do przedstawienia ostatecznego akordu w wojnie z Rosją. Obraz malowany w słonecznych kolorach w radosnej atmosferze. Podobnie jak Rejtan i Unia Lubelska, mocno ucierpiał podczas II wojny światowej. Zagrabione przez Rosjan zostały złożone w kostkę, farbą do środka. Przejęte przez Niemców przechowywane były we Lwowie, a następnie w Wiśniczu. Po wojnie odnaleziono je we wsi Przesiecka, koło Jeleniej Góry. Były bardzo zniszczone. Konserwacja ich zajęła wiele lat. Obecnie obraz znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie. Hołd pruski przedstawia hołd lenny złożony przez Albrechta Hohenzollera, wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, Zygmuntowi Staremu w 1525 roku. Mistrz zakonu był siostrzeńcem króla, ale to powinowactwo nie miało wpływu na ten polityczny akt. Hołd pruski Matejko malował 3 lata, aby w 1882 roku, jak wiele innych dzieł Matejki, obraz był eksponowany za granicą, w Berlinie, Rzymie, Paryżu, Wiedniu i Budapeszcie. Obrazem tym artysta chciał przedstawić wielkość Polski pod rządami Jagiellonów, a w historii narodu czasem zwanym Złotym Wiekiem. W tym obrazie Matejko prezentuje kompozycję bardzo uporządkowaną. Obraz przedstawia wszystkie polityczne postacie z tego okresu. Mieni się ciepłymi kolorami i jest słoneczny. Przed malowaniem tych obrazów Matejko studiował historię i ikonografię tamtych czasów, aby wiernie odtworzyć kostiumy i detale. To najbardziej renesansowy obraz Matejki. Ukazuje przepych i splendor królewskiego dworu. Tylko Stańczyk zastanawia się, czy to ma sens. Jednym z ważnych projektów, które zrealizował Jan Matejko, to seria 44 rysunków króli i książąt polskich. Z propozycją tego projektu zwróciło się do naszego mistrza austriackie wydawnictwo. Życiorysy władców napisał zaprzyjaźniony z artystą profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Smołka. To on podpisał w imieniu Matejki kontrakt. Za pojedynczy rysunek Matejko otrzymał znaczną sumę, 200 złotych reńskich. Rysunki wykonane były w ołówku. Artysta umiejętnie wykorzystywał ziarnistość papieru. Nadawał im sugestywne cechy charakterystyczne dla ich osobowości i ich rządów. Poczet królów i książąt polskich na stałe wpisał się jako wizerunki dawnych władców. Dzieło to znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Zapraszam Państwa do następnego spotkania. Będę przedstawiał apogeum twórczości tej niezwykłej postaci w naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!